No i wracamy do naszej pokrzywy. Jeśli chodzi o korzeń, to ja spróbuję wyrwać ją. Nie, nie wyrwę jej. Musiałabym ją wykopać. Ale spróbujcie wykopywać pokrzywę. Ja tutaj przyjdę na wykopki. W tej chwili nic ze sobą nie zabrałam, więc jej nie wykopię. Ale korzenie są silnie rozgałęzione. Mają takie drewniejące kłącza, których się używa w ziołolecznictwie. I właśnie te kłącza są bardzo też dobre i bogate w różne dobroczynne substancje, więc trzymają się mocno ziemi i tak łatwo ich się też nie wyrwie. Trzeba po prostu przyjść z łopatką czy takim specjalnym szpikulcem i je wykopać. Trochę ja wykopuję, jak już trochę ta pokrzywa nie jest taka bujna i zdarzało mi się nawet gdzieś tam w grudniu ją wykopywać, bo to korzeniom nie szkodzi, a wręcz przeciwnie, jak już te nadziemne części rośliny umierają, to właśnie całe dobro idzie do korzenia i wtedy te korzenie są najbardziej cenne. Jeśli chodzi o liście, moi drodzy, proszę bardzo, liście. Liście są na krzyż ległe, czyli mówiłam Wam, nie naprzeciw, bo one są wtedy, też sięgnijcie do filmu o wiązówce błotnej, podlinkuję Wam, tam też tłumaczyłam właśnie o liściach, czyli na krzyż ległe to jest tak, że ta para liści najpierw wyrasta tak, potem wyrasta tak, potem wyrasta tak, potem wyrasta tak. Po prostu na krzyż jakby i mają przylistki. Widzicie? Tutaj przy liściach, u tej nasadki znajdują się takie małe przylistki. I no i co? I liście mają też włoski. Podobnie jak łodyga. Więcej tych włosków jest od spodu tutaj niż na górze. Są kształtu od szeroko jajowatego, czyli takiego przy nasadzie bardziej do zwężającego się na końcach. I takie to są te liście głównie na dole. Do trochę bardziej podłużnych, a nawet czasami lancetowatych, takich przy samej górze. Koniec blaszki jest bardzo zaostrzony, tutaj zwłaszcza tych na górze, proszę zobaczcie. Brzegi liści są piłkowane, widzicie? No tutaj to już jest tak pięknie, regularnie piłkowany ten brzeg liścia, że ho-ho. I są one pojedynczo piłkowane albo podwójnie piłkowane. To jest ta sama zasada, która dotyczyła krwawnika i mówiłam o pierzastości, że pojedynczo albo podwójnie pierzaste. Tutaj też podwójnie piłkowane, to znaczy, że każda ta wypustka, jakby ta piłka jest jeszcze raz spiłkowana. Tutaj takiej pokrzywy jakoś nie widzę, ale jak uda mi się znaleźć, to wam wstawię zdjęcie, a jak nie, to takie poglądowe, żebyście wiedzieli, co znaczy podwójnie piłkowane. I co? I co dalej? I mamy kwiatostany. Kwiatostany są właśnie takie. One jak kwitną, to mają właśnie kwiaty wyrastające. O, widzicie skąd wyrastają? Wyrastają z pachwin liści tutaj. Nie z łodygi, tylko z pachwiny liści. I zebrane są w takie groniaste kwiatostany właśnie. O. Pokrzywa jest rośliną dwupienną. To znaczy, że znajdują się kwiaty na roślinach męskich i żeńskich. Są rośliny męskie i żeńskie. I zapylenie pokrzywy następuje głównie przez wiatr. Czyli o, teraz jest idealna pogoda. Ale muszę Wam powiedzieć, że wtedy, kiedy z wiatrem jest krucho, to pod wpływem słońca te torebki pyłowe w męskich kwiatach, nabrzmiewają i pękają i ta chmura pyłku, takiego kwiatowego pyłku wylatuje i rozprzestrzenia się dookoła. Może dlatego w medycynie ludowej jednym z zastosowań było rozbudzanie pobudliwości płciowej. A owoce? Owoce, które teraz tutaj mamy już, Opa, może mi się uda. O, proszę, zobaczcie. Widzicie? To są owoce.
owoce są takie orzeszki o jajowatym, lekko spłaszczonym kształcie. Widzicie, tu są jeszcze, niektóre są dojrzałe już, niektóre są jeszcze nie tak dojrzałe, ale właśnie one potem będą takie żółtawe, czy żółtawo-zielonkawo-brunatne takie. No to już wiemy wszystko o budowie płotu krzywy. Morfologię mamy już przerobioną. O tym, że pokrzywa jest cudowna, wiedziano już od dawna. Od czasów starożytnych. Wspomniany przeze mnie kiedyś Dioskurides, chyba przy okazji przytuli, o tym mówiłam, bo to był naprawdę taki pierwszy z poważniejszych lekarzy, bym powiedziała, ale też Piliusz starszy, oni stosowali tę pokrzywę do hamowania krwotoków, ale także stosowali ją w zatruciach, oparzeniach. O! Spadł mi telefon. W zatruciach, oparzeniach i jako afrodyzjak właśnie. I przez wieki ta pokrzywa ludziom towarzyszyła. W zasadzie to jest łatwiej powiedzieć, w czym ona nam może, albo w czym ona nam nie może pomóc, niż w czym może, ponieważ jej działanie jest naprawdę wieloaspektowe, bardzo jest wszechstronna i bardzo bogata w różne dobroczynne substancje. Surowcem zielarskim w pokrzywie jest ziele, czyli liście i kwiaty, korzeń, o którym już wspominałam na początku, i właśnie owoc. Te liście, które zresztą parzą, ale jeśli są już zwiędnięte egzemplarze pokrzywy albo poddaje się ją obróbce termicznej, to ona już parzyć przestaje. I liście zawierają co? Flawonoidy, poza tym kwasy fenolowe, kwasy organiczne, zawierają beta-karoten, zawierają chlorofile, ksantofile, triterpeny, sterole, witaminę C, witaminę K, B2, garbniki, sole mineralne, aż powietrza mi zabrakło. Z tych soli mineralnych strasznie dużo pokrzywa ma żelaza, to na pewno o tym wiecie, ale ma też potas, wapń, fosfor, no i to w zasadzie, to jeszcze nie jest wszystko, no ale powiedzmy, że na tym się skupimy. I działają jak? Działają przeciwkrwotocznie, działają moczopędnie, działają odżywczo, hipoglikemicznie, czyli obniżają poziom glukozy we krwi, działają przeciwmiażdżycowo, działają odtruwająco i to odtruwanie jest nawet przydatne wtedy, kiedy mamy do czynienia z zatruciem na przykład grzybami. Działają przeciwkamiczo, ponieważ utrudniają tworzenie się kamieni w układzie moczowym. Pobudzają krążenie krwi, działają krwiotwórczo, działają na nasze naczynia krwionośne. To też tutaj ogromną rolę odgrywają flawonoidy. Sprzyjają regeneracji naszych tkanek, regulują przemianę materii, hamują stany zapalne w organizmie, czyszczą krew w jakiś sposób przez to, że usuwają chlorki wszelkiego rodzaju, usuwają mocznik i substancje przemiany materii, dzięki czemu są pomocne w chorobach, między innymi chorobach o podłożu reumatycznym, ale stosowane też w chorobach autoimmunologicznych, w anemii, w związku z tym żelazem. Wspierają układ odpornościowy, działają immunostymulująco, co, jak wskazują badania, może przynieść też efekty w leczeniu chorób nowotworowych. I są bardzo silnym środkiem wzmacniającym i w tym, muszę Wam powiedzieć, dorównują nawet osławionemu żęszeniowi. Liście pokrzywy działają też znakomicie zewnętrznie. I działają jak? Działają przeciwłojotokowo, działają
przeciwłupieżowo, działają przeciwtrądzikowo, wzmacniają nasze cebulki włosów, dlatego dobrze jest sobie taką pokrzywę zebrać, zaparzyć ją, zrobić odwar, trochę pogotować, potem poczekać i do płukania włosów jej używać. Ale także poprawiają ukrwienie i koloryt naszej skóry. Więc tutaj też można stosować pokrzywę i warto to robić. Moi drodzy, równie cenne jak liście są korzeń i kłącze pokrzywy, ponieważ one zawierają też szereg dobroczynnych substancji. Zawierają lektyny, zawierają polisacharydy, zawierają sterole, zawierają kwasy organiczne, zawierają sole mineralne, w tym krzemionkę. Tylko pamiętacie, jak mówiłam o tej krzemionce i też będę co jakiś czas różne rzeczy powtarzać, że jeżeli chcemy, żeby krzemionka się wytrąciła, to musimy zrobić odwar i ten odwar minimum 10 minut gotować, bo krzemionka wytrąca się trudno z roślin. Co jeszcze zawierają? Zawierają fenole, triterpeny, taniny, kumaryny. I jak działają? W związku z tym, że mają tyle tych substancji dobroczynnych, działają przeciwzapalnie, trochę podobnie do liści, a trochę mają też inne spektrum działania. Ponieważ zawierają przeciwzapalnie, działają, o Jezu, bo już mi ręka ścierpła, tyle do Was mówię dzisiaj o tej pokrzywie. Muszę sobie zrobić jakieś studio nagraniowe chyba w tym lesie. Działają przeciwzapalnie, działają odtruwająco, działają regenerująco, działają przeciwbólowo, działają przeciwobrzękowo, działają moczopędnie, tak jak liście. Też mogą pomóc w przypadku chorób reumatycznych, w astmie, w alergicznym nieżycie nosa. Też obniżają poziom glukozy we krwi, ale też obniżają poziom cholesterolu we krwi. Pomagają w leczeniu stanów zapalnych gruczołu krokowego. I taka jest jeszcze jedna ważna, i chciałabym Wam o niej powiedzieć, funkcja. To znaczy stymulują limfocyty T. Limfocyty T to są białe krwinki krwi, które w sobie przechowują informacje na temat przebytych przez nas infekcji. I wirusy niszczą te krwinki, dlatego pokrzywa jest tak fantastycznym orężem dla nas w walce z tymi wirusami. I nawet w leczeniu chorych zarażonych wirusem HIV dawało to rezultaty, bo on wtedy szczególnie wyniszcza owe limfocyty i właśnie dlatego ta choroba jest taka szczególnie groźna. A pokrzywa nam w tym pomaga, pokrzywa nas ratuje. No i jeszcze owoce pokrzywy. Owoce pokrzywy zawierają olej, który jest bogaty w kwas linolowy, zawierają kwas linolenowy, zawierają karotenoidy, beta-karoten i luteinę przede wszystkim, zawierają polisacharydy, zawierają śluz. Jakie w związku z tym mają działanie? Mają działanie przeciwzapalne, działanie regenerujące, działanie hamujące autoagresję immunologiczną, działanie odżywcze, przeciwzakrzepowe, działanie przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrowe, przeciwnadżerkowo działają, działają hepatoprotekcyjne, czyli ochronnie nawątrowe, to jest bardzo ważne, i działają też wenoprotekcyjnie, czyli chronią nasze oczy, działają na naczynia krwionośne w siatkówce i w naczyniówce oka. No trochę się tego zebrało, a Dolarek jest taki grzeczny. Taki jesteś grzeczny, tak, kochany piesek. No jeszcze tylko na koniec Wam powiem, jak stosujemy pokrzywę. No, różnie. Zbieramy
jemy świeże te pędy, o których Wam mówiłam. Ja uwielbiam zupę z pokrzywy. Możemy też suszyć pokrzywę i wtedy ją mamy cały rok. Możemy ją stosować wtedy na parach, odwarach. Możemy też z takiej pokrzywy wycisnąć sobie sok i zamrozić go. Ja ten sok wlewam do takich woreczków od lodu i wkładam do zamrażalnika. I potem sobie tylko wyciskam z tych woreczków po jednej kosteczce, po jednej kosteczce. Możemy robić co jeszcze? Możemy sobie zrobić nalewkę z pokrzywy, możemy zrobić ocet z pokrzywy, który ja zrobiłam. Ale możemy też robić macerat olejowy, taki w proporcjach 1:3. Tylko najpierw zwilżmy tę pokrzywę spirytusem, żeby pomóc tym wszystkim związkom wydostać się na zewnątrz. I taki macerat, jak mamy olejowy, to możemy stosować go do wcierania na, gdzieś tam w skórę albo do okładów na skórę, a także do zabiegów pielęgnacyjnych. Możemy taki olej dołączyć do jakiegoś kremu, który robimy, albo po prostu sobie zrobić taki jakiś tonik z tej pokrzywy. Ja zrobiłam właśnie z octu z pokrzywy, zmieszałam ją w proporcji 1:4 z wodą i stosuję sobie jako taki tonik. Ale te okłady, o których wspomniałam na bazie maceratu, działają bardzo dobrze na rwę kulszową. Aha, dawniej ten korzeń pokrzywy, który możemy teraz wykorzystać, zalewano gorącym winem czerwonym i stosowano to w chorobach takich zapalnych układu moczowego. A w naszym ogrodzie możemy stosować pokrzywę jako nawóz albo jako środek przeciwko szkodnikom, głównie przeciwko przędziorkowi i przeciwko mszycom. I wtedy bierzemy taki 1 kg pokrzywy, zalewamy go 10 litrami wody, czekamy parę dni i potem tą, jak to by się nazywało, pokrzywówką? Nie, bo pokrzywówka to nalewka. No taką właśnie tym preparatem z pokrzywy podlewamy nasze rośliny albo spryskujemy nasze rośliny. Mówi się, że po takiej intensywnej 4-tygodniowej kuracji pokrzywą należy przerwać stosowanie pokrzywy i na paręnaście dni do niej już nie sięgać. Być może związane jest to ze wspomnianymi przeze mnie wcześniej cystolitami, które znajdują się w liściach pokrzywy, aby po prostu zbyt nie obciążać swoich nerek. I tutaj też dochodzimy do przeciwwskazań do stosowania pokrzywy, czyli osoby chore na nerki powinny uważać i tym bardzo uważnie konsultować każde stosowanie pokrzywy ze swoim lekarzem, bo wiadomo, że nie zawsze zaszkodzi, ale w niektórych przypadkach to może być nawet niebezpieczne. Nie stosujemy pokrzywy w przypadku mięśniaków, polipów czy krwawień narządów rodnych. No a ponadto mogą się zdarzyć uczulenia na pokrzywę, jak wiemy, to się zawsze może zdarzyć. No, to by było na tyle. Słuchajcie, kochani, no to tyle o tej pokrzywie. Ja uwielbiam pokrzywę i właśnie ten korzeń pokrzywy, który jest dla mnie fantastyczny. Oprócz tego suszone listki, które zebrałam w maju, będę sobie kruszyła i kapsułkowała, będę sobie te kapsułki jadła, a z korzenia w tym roku zrobię, no nie wiem, może zrobię taki macerat na włosy, może zrobię sobie nalewkę, a może go wysuszę, ukruszę, sproszkuję i też zakapsułkuję. Kto wie? Kto wie? Napiszcie mi w komentarzach, co Wy robicie z pokrzywy, bo że szanujecie pokrzywę, poważacie ją jako środek leczniczy i zbieracie, to ja jestem o tym przekonana. Ale napiszcie mi, co jeszcze robicie z pokrzywy. Czy są takie rzeczy, o których nie wspomniałam, a które powinnam też włączyć do swojego leczniczego pokrzywowego rytuału. Bardzo będę się cieszyła ze wszystkich sugestii i ze wszystkiego, co do mnie napiszecie. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, że jesteście. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas.
i całuję, do widzenia, trzymajcie się zdrowo, pa, pa!